Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora SnowRunner. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy dostawę metalowych belek do metalowego mostu. I wciskamy pedał gazu i ruszamy po tym lodzie. Blokada dyferencjału chyba też jest tylko na niskich biegach. Tak, tylko na niskim. Czy mi się wydaje, czy ten pojazd ma napęd na 4 koła z tyłu? O. Trzeba trochę uważać. A ja mogę zmienić tryb zawieszenia? Mogę zmienić, o. Jedną myszkę mam jeszcze opuszczaną. Ile kół ma to na ten? No tak jak mówię, na 4. Uważać na barierki, bo one lubią przebijać koła, nie? Kliczę niestety. Idziemy. 900 metrów nam zostało. Z jakąś tam prędkością się poruszamy. No niestety zaspę wjechaliśmy i nas bardzo spowolniła, bo trochę w poślizg wpadliśmy, nie? No dobrze, a gdzie my jedziemy? Czemu my do wieży? My nie jedziemy teraz do wieży. No i teraz jedziemy tu, tu, tu. Tutaj. Tu jest jakiś problem w górach. Też można potem zobaczyć. A nie wzięliśmy sprzętu do problemu w górach. No to sobie takim wystawem naprawczym byśmy tu przyjechali, nie? Ale zdecydowanie ta ciężarówka nie hamuje. Przejedziemy po znaku, no nie da się chyba ich przetrącić. Nawet nie da się od nich wyjechać, jakbyś się za blisko podjedzie, nie? Pancerne znaki. No cóż, skorzystajmy z naszej wyciągarki. Dobra, udało się, nie? Trochę się drzewo. No dobrze, dobrze. Żeby nam się blokada dyferencjału nie włączyła. O, coś się przycięło. Niedobrze, żeby się blokada dyferencjału nie zacięła, to na niskim biegu rzucimy. O. O, już teraz nie są takie pancerne. Dobra, i automat daje. Lecimy. Szkoda, że to opony autostradowe, nie? No i cóż, nie odblokowałem jeszcze terenowych. Niski bieg, blokada dyferencjału. I stoimy. Super. Bardzo mi się to spodobało, że właśnie się zatrzymaliśmy z nie wiadomo jakiego problemu. Dlatego... skorzystamy trochę z wyciągarki.
jedź. Jedź. Nie zatrzymuj się. No i cóż, stoimy. Trochę kochinek trzeba połamać. To może wyjedziemy, nie? No to jakaś twarda. O Jezu. Stój. Nie, no i za tamtą choinkę lepiej się nie łapać. Dobrze, a spróbujmy zmienić może ten tryb zawieszenia. Może lepiej pójdzie. Wątpię w to. Super. Może z ładunkiem pójdzie łatwiej. Wyciągnij. Może wyciągnij. Nie. Cały czas stoimy. Ja bym się chciał tamtego słupa chwycić. Chyba nie było dobrym pomysłem, żeby brać tą ciężarówkę właśnie. Coś z tego co widzę, też ona nie daje rady za bardzo. Idziesz pan do domu. A gdzie jest ta mapa? Ta ciężarówka nie nadaje się do jazdy na oponach autostradowych. Wróć. Aha, to tamta się nie cofnie. Czym tu by pojechać? Ten tylko ma terenowe. Ja mam małe umiejętności jeszcze, dlatego coś tak. A można ten? Pytanie jest takie, czy ja mogę w tym przewozić... Nie, to jest pojazd zwiadowczy, to ja w tym nie będę mógł przewozić. A przepraszam bardzo, hak może pan ma? Z tyłu hak. Nie wiem, nie widzę. Nie, nie ma haka. Masakra. Czy ja mogę tu? Nie, brak dostępnych do pojazdu, no cóż. To jedziesz pan do garażu w takim razie. Dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam, jak to się jechało. Tak.
to czym tu by pomóc? A no to tu trzeba zachować. Ten wygląda bardzo potężnie, nie? Spróbujmy. Co ty tu możesz przewozić? A, czyli to my mamy. Ale kół innych niż autostradowych też tu nie można zamontować. Może spróbujemy? Nie, nie spróbujemy, bo pieniędzy nie mamy. Dobra, jedziemy tym. Może się uda. Ten ma AWD już włączony od razu na starcie. Wszystko jest zawsze powłączane. No dobra. Lecimy, zobaczymy, może się uda. No raczej w taki sposób to się nie uda. Uderzając pierwszą lepszą barierkę, tym bardziej, że się teraz ciemno robi. Nic nie widzę. Zdecydowanie dobrym pomysłem jest włączyć światło. Zdecydowanie bardziej dobrym pomysłem jest włączyć światło. Dobrze, lekko kierownicą skręcamy. Trochę za aspę zahaczyliśmy, ale jedziemy i tu trzeba odbić w prawo. Zobaczmy, jak się spisze ten oto pojazd. No i to tu się odbijało w prawo. No trochę nie tu się odbijało w prawo. Cofamy. Pi, 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 pi. Jeszcze kawałek. Następną drogę dopiero. Prawo. No sprawdźmy, jak tym się powiedzie przejazd. No ten ma widzenie. Jedzie nawet na tych autostradowych. Chociaż poczekajcie, żebym zaraz go tu nie przechwalił. Niski biegi. Po malutku. Spróbujmy. Nie utknęło. Również. Tu jakiś wyrwany pieniek leży, może nam trochę pomóc.
No, nawet się udało, powiem. Nawet się udało. Próbujemy zabrać tę ciężarówkę za nami. Dobra, spróbujmy. Może się uda. Może pojedzie też. Może i nie pojedzie. Na razie kiepsko i co coś idzie. Tu w lewo, panie, będziemy skręcać. Temu chyba lepiej skręcanie szło, nie? Już wszystkie znaki obalił, ale to dzięki temu, że ta ciężarówka dociągnie, bo sam by nie dał rady. Cały czas na niski. Nie, na automat rzuć. Szybciej może pojedziesz. Ten z tyłu jak tam jeszcze nie uczą, nawet się trzyma tymi kołami na powierzchni. Jedno cięcie to kowa. Mało terenowe niestety. Kiepsko mu to idzie. O, tu jest stacja paliw. To pozwólcie, że zjadę tu trochę. Ten za nami też się zatankował, czy... Wow. Zatankuj. Dobrze, też zrobimy. Przelejemy mu od siebie paliwa. My sobie zatankujemy. Dobra, leci. Zobaczymy, na ile uda nam się dojechać po te metalowe belki. Które nie mam zielonego pojęcia, gdzie są. O Jezu, jeszcze tyle. To co jest? Nie wiadomo. On tam musiał podjechać, ale mi się nie. Nie, no ale że tu jest taka woda? Nie no, my tu we dwójkę nie przejedziemy. Panie, tamten niestety musi zostać. Bo on nie dość, że nie chce jechać, to jeszcze mnie tu spowalnia, a tu jeszcze jest woda. Chociaż kamyczki, więc w sumie. No dobra. No po tej wodzie się nawet dobrze jedzie. Powinniśmy dać radę. Spróbujmy. Najwyżej cóż, co stanie w rzece tamtym pojazdem, nie? No nie, chodź to nie na wstecznym. A do przodu i podejść tu trochę bliżej. Jeszcze kawałek.
jeszcze. No i pięknie, i teraz możemy wyjeżdżać w rzekę. Tu są kamienie, to powinno żwawo pójść, nie panie? No tam, to my teraz nie idziemy, to idzie żwawo, ale tam temu to sobie gorzej, nie? No niestety, no tu i co już nie dał rady ciągnąć. Pamiętam, jakiś punkt minęliśmy. Nieważne, już jest przed nami. Dobra, w tym odcinku postaram się chociaż podjechać po ten okolowy bełkin. A widzę, że to dużo wysiłku kosztuje. Tam są olejowe dworze. No nie, no trójka to nie była zbyt dobrym pomysłem. Pod taką górę. Ten samochód ma mały zbiornik paliwa. Tylko 150 litrów mieści. A pali aż smog. Jednak napęd na wszystkich kołach, na tych autostradowskach nawet, daje robotę, nie? To tym za nami nie zdaje roboty. My tu już na czwórce lecimy, a on... Nie, nawet też jakiś leci. To tu już jest autostrada, czy co to jest? Nie, no jeszcze nam do tego jechać. Co za chłop. Dobra, zmieniamy pojazd. W takim razie trochę trzeba się wycofać i do przodu. Halo. Panie. Co tu się wydarzyło? No nie wierzę. Nie wierzę, to co właśnie widziałem, się zawiesił na nie wiem czym, na asfalcie. Człowiek chce zmienić tryb zawieszenia, a on się nie chce zmienić. Dobra, gdzie jest ta fabryka? Tu jest. Super. Ja tylko mi jeszcze powie, że się nie da na to załadować, nie? Coś tak mi się wydaje. Za mało miejsca, no bo to duża rura. Metalowe belki. Pięknie. No dobrze, ale w tym miejscu zakończymy nasz dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa pa.